Tak sobie zdałem sprawę, że szedłem w dobrą stronę. No tak, bo też tutaj mamy ten. Tutaj już byliśmy. O! I tutaj mamy fajną sekcję. Więc warto ją przejść w sumie. O, dużo żółtego eko i jest bardzo dobrze. Mi się to podoba, ponieważ żółte eko to jest jedno z najlepszych eko. Of course. Dobra, więc możemy sobie stąd iść. Możemy sobie stąd iść i sorry, jeżeli słyszycie psa w tle, ale nie wiem, co się mu stało. Na coś zaczął szczekać. Tak to już jest z tym psem. W końcu na coś musi szczekać, co nie? Ale tak, jak widzieliście, sterowiec został, że tak powiem, zatopiony. Trafiony, zatopiony. No. Dobra, zniwelowałem trochę hałas, ponieważ piesek sobie tam szczeka. Tutaj już jest początek poziomu, kurde, zginąłem i teraz jesteśmy na samym początku poziomu. Kurde. Widzicie? Tutaj takie sekcje, żebym se ominął trochę. Ale tu już tak naprawdę niedużo zostało, bo tutaj jest jeden scout fly i praktycznie możemy wyjść z tego poziomu. Więc lekcja na dziś, róbcie poziomy od dupy strony, bo się najbardziej to opłaca. Dobra. Kurde. I tak nie był to desync audio, po prostu za późno zareagowałem. I mamy wszystkie tutaj power cele. Więc teraz trzeba zdobyć tylko precursor orby i zawijamy się stąd. No i Boogie Swamp mamy na 100%. I teraz możemy się, no, utopić. Mamy w razie co 100% sobie tutaj. Znaczy w razie co, ja po prostu muszę się aż upewnić. Lost Precursor City też. Rock Village jeszcze nie mamy. Fire Canyon mamy.
No to mamy praktycznie prawie że wszystko. Cała druga lokacja zaraz jest zaliczona. Jestem zadowolony, powiem wam szczerze, bo bardzo ładnie idzie. Z tego będzie kolejny tak z 5-6 odcinków. Chociaż Ducky Ducks teraz częściej się będzie pojawiał, no bo praktycznie już będzie finał, zaraz Ratcheta i Clanka i w miejsce Ratcheta poleci Ducky Daxter. Więc może spróbujmy z tym niebieskim Echo. I tu jakieś dziwne przycięcie było, nie wiem czemu. Może to trzeba zrobić jakoś tak, żeby to jako dwa razy zdobyć, w sensie to najpierw. Bo tu jest eko niebieskie. I teraz lecimy, lecimy, lecimy. Kurde, no i właśnie se poleciałem, nie? Dobrze. Jest, chyba się uda. Jest, udało się. Dobra, Rock Village też mamy na 100%, więc teraz trzeba będzie pogadać sobie z tą oto panią geolog. Oh, you have the orbs. Here's a power cell we agreed upon. Okej. I teraz pójdźmy pogadać z tymi oto panami tutaj. Oh, wonderful. You brought me the precursor orbs. All right. I'll fix the bridge. But don't ask me to get involved with that creature again. Wiecie co, poczekajcie sekundkę. Okej, okay, musiałem sobie chwilę poczekać, ponieważ było dosyć spore opóźnienie pomiędzy wideo a tym, co chciałem powiedzieć. W sensie, jak ja sobie tak patrzyłem na podgląd z Recentrala. Więc ja. Yeah. Wow, yeah! These orbs to help me win my way back out of this barrel. Here's the power cell, I promise. A raczej takich rzeczy jak desynchronizacja audio wolę uniknąć, tak szczerze wam powiem. Tak, jeżeli mam być szczery z wami stuprocentowo. No i dobra. Lecimy sobie teraz w takim bądź razie na naszą bestię, która na nas czeka. Na naszego Cole'a. Cole'a, kurde. Trzeba się zmierzyć z naszą bestią. Piękną i bestią, hehe. Taki żarcik, że tak powiem. Wyostrzony wręcz bym mógł rzec. Bo tak naprawdę tylko zostają nam power cele z wyroczni, które sobie potem zbierzemy. I mamy już ponad połowę gierki, bo 60%. Okej, okay, czas na zarąbisty soundtrack. Więc ja się tutaj chwilowo wyciszę, a wy posłuchajcie. Bardzo fajna konfrontacja z bossem, nie powiem, że nie. Bardzo lubię tego bossa.
jest on przyjemny w walce. Więc jak widzicie, musimy po prostu unikać jego ataków, bo on na nas skały, jak widzicie tutaj ten ogniste. Może nie zrzuca, ale po prostu wiecie co, o co chodzi. I za pomocą niebieskiego eko kształtujemy sobie mościk. I on tutaj na nas właśnie będzie puszczał te ogniste kule. A my potem będziemy musieli go zestrzelić sobie. Tak jak to teraz ja robię. Bo potem Camelot w niego trafi i tak to będzie wszystko się prezentowało. Za dzieciaka przyznam, że miałem malutki problem z tym bossem, ale to tylko malutki, mianowicie z ostatnią sekcją, ponieważ on tutaj będzie dosłownie już naparzał. Tu już nie będzie można powiedzieć o tym, że on tak sobie lekko naparza, tylko on dosłownie tutaj się nad nami pastwi, nad nami znęca. Wow! No i między innymi tak to się skończyło w moim przypadku. No ale dobra. Widzimy się w momencie, kiedy już go tam ciachnę. Dobra, jestem gdzie jestem. I teraz będzie już ostatni, że tak powiem, atak z jego strony. No i tak to wygląda w sumie na chwilę obecną. O, żyćko przy okazji było. No i co? I teraz mamy już taki bardzo podziurawiony mostek, nie powiem, że nie. I atakujemy go. Dawaj, 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 dawaj! Więc jesteśmy teraz sobie w Mountain Pass, czyli po prostu w lokacji, która jest kolejną lokacją informującą nas, że zmieniamy świat. Ponieważ jak widzicie, kończy się to takim wyścigiem za lurkerami. Tak by the way, wyścig z lurkerami jest spoko, aczkolwiek musimy być pierwsi, ponieważ gdy oni będą pierwsi, to mamy zdziebko przesrane, ponieważ wtedy no try again. Więc to my mamy być ci lepsi. Że tak se powiem. Ile mamy tutaj tych? 50. Tak w ogóle wspominałem wam o tym, że udało nam się oczywiście pokonać Klowa, ale wspominałem wam o tym, że jeżeli chodzi o Rock Village, to Sage'em reprezentującym Rock Village jest Sage koloru niebieskiego, którego nie ma, bo został porwany. Jeżeli nie, no to wiedzcie o tym, że tak jest.
Vulcanic Crater, czyli nasza przedostatnia lokacja w grze. Ale my Vulcanic Crater się dzisiaj nie zabierzemy, a raczej w sumie możemy zrobić 100% i potem zabrać się za poziomy, ponieważ myślę, że następna sesja będzie już ostatnią sesją z tej gry. Tak sobie pomyślałem w sumie, czemu by nie. I always wonder if I'm losing body parts in those things. Holy yakow! The Red Sage's lab looks worse than the Blues. Well, it definitely looks as though there's been a struggle here. I'd hardly call it struggle. Would you, dear sister? Certainly not. The Red Sage gave up with so little effort. No fun at all. Gull? Is that you? You've finally gone off the deep end, eh? And Maya, I told you the Dark Eco would affect you both. Nobody ever listens to old Samos. What have you two done with the Blue and Red Sages? Don't worry about your colorful friends, you old fool. They're perfectly safe in our citadel. Our special guests. They have graciously agreed to help us on a little project. You were wrong, Samos. Dark Eco can be controlled. We've learned its secrets, and now we can reshape the world to our liking. You can't control Dark Eco by itself. Even the precursors. Until now, we've had to scrape by with what little Dark Eco we could find near the surface. But soon, we will have access to the vast stores of Dark Eco hidden deep underground. Not the silos! Yes, the silos. They will be opened, and all the Dark Eco of the world will be ours! But that's impossible! Only a precursor robot. Oh, don't look so upset, Samos. We've got big plans for you. Wait a minute! That was Gull? The same Gull who's supposed to change me back? Gull is the guy trying to kill us? I'm doomed. We may all be doomed. If they open the silos, the Dark Eco will twist and destroy everything it touches. We simply must get to their citadel to stop them. The fastest way there is through the lava tube at the bottom of this crater. A few more power cells and your Zoomer's heat shield should get you across the lava safely. All right, my boy. You know what to do. Take the flea bag and go round up more power cells. Great balls of Eco! There seems to be a large lurker presence in the spider caves. Great. Sounds like a real cheery place. Let me guess. There are spiders in the spider caves, right? Of course there are spiders in spider caves. But that's the least of your problems. The lurkers are after crystals of concentrated Dark Eco. You've got to destroy the crystals before those monsters get their hands on them. Up to it! Dark Eco crystals. Hey guys, keep collecting power cells. They're the key to continuing our journey north. Okej, więc jak widzicie z cutscenki, przylecieli sobie Gull i Maya, czyli nasi antagoniści. No i w sumie Samos się przeraził, no bo ma do tego powód, skoro antagoniści tutaj nas dorwali. I tak rzecz ujmując, to Samos zostanie porwany niedługo przez nich. Zostanie uwięziony. Tutaj byśmy się cofali, okej. Spoko na Maroko. Więc myślę, że zrobimy sobie tutaj, pozbieramy sobie te Precursor Orby, Power Cell'e i zrobimy 100% z Vulcanic Crater i następnym razem już zabierzemy się za jakiś poziom. Bo tak szczerze to przynajmniej hub będzie. Hey guys, by my calculations, it's going to take 72 power cells to fuel the heat shield against the lava on the way to Gull and Maya's citadel. Przynajmniej hub będzie zrobiony na 100%. Wow!
No tego nie planowałem, nie powiem, że nie. Tak swoją drogą, dwie ciekawostki, które są warte uwagi. Nie wiem, czy wiecie, ale rasa Jacka to ponoć nie są ludzie, ponieważ on nie jest człowiekiem, tylko ponoć jest elfem. Bo można to wywnioskować po jego szpiczastych i długich uszach. A dwa, że ten kot, którego uratowaliśmy, tego architekta, który tam chciał, żebyśmy się na Misty Island udali, to nie jest kot, tylko muza. Tak, to jest muza, nie kot. Więc moje najszczersze przeprosiny w tym wypadku, że taki kardynalny błąd popełniłem. Chociaż mi to strasznie kota przypomina, no ale skoro gra nazywa to muzą, no to powiedzmy, że to jest muza. Ile w ogóle tutaj precursor? 50. Czyli zaraz będziemy mieli 100%, czyli pod względem, wiecie, no, pod względem precursor orbów. Dobra, pyk. Tam jest wyrocznia. My się wyrocznią na razie nie interesujemy. Wyrocznia dopiero będzie miał swoje 5 minut pod koniec serii. Więc on tam niech pali gumę. No i Spider Cave. I tu jest dosyć ciekawa sprawa. Zaraz wam pokażę dlaczego. Ponieważ widzicie tam skrzynkę? Tam jest tajny power cell. I my go sobie zastrzelimy. Tylko musimy zejść do Spider Cave. Spoiler! Spoiler alert! Jeśli chodzi o poziom, który będziemy robili sobie następnym razem. Gdzie jest to echo? Kurde. Potrzebuję na teraz eko żółtego. Dobra, jest. I teraz szybko spylamy do góry, żeby zestrzelić tamtą skrzynkę. Nie zdążyłem, ja pierniczę. Ajajajaj, jeszcze raz. O, widzicie, udało się zastrzelić. I mamy teraz tego power cella. No. Lecimy do przodu w takim bądź razie. Ile nam brakuje tych? 34. Bywało lepiej. Lepiej? Gorzej. O kurde, gra mi się skraszowała. No nie gadajcie, Jezus Maria, serio w takim momencie? Ojojojojojojojoj. Najgorzej. Dobra, to wiecie co? Może w tym wypadku zakończymy sobie tym, powiedzmy, pozytywnym akcentem, patrząc jak Jack stoi w miejscu na torach. Więc mam nadzieję, że wam się przyjemnie ogląda tę serię, że jestem informatywny i w sposób ciekawy tą serię prowadzę. Mam nadzieję, że również podoba wam się Jack i Daxter 1. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknij się w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd., itd. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale i... jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. No. I napisz, czy ci się przyjemnie ogląda, czy nie, a my kończymy sobie zabawę. Nawet PS3 mi się skraszowało. Najgorzej. Nawet PS3 nie mogę wyłączyć.
Dobra, trzymajcie się, cześć i pa pa.